przede wszystkim pogratulować tej pięknej bramki i dobrze widziałem, że sam się za głowę złapałeś po tym strzale. No dziękuję bardzo, to naprawdę sam nie wierzyłem, że wpadł tak naprawdę. Mhm. Zdarzył ci się tak ładny gol już kiedyś? No myślę, że aż tak ładny to nie. Mhm. I to jeszcze słabszą nogą. No, jak to się mówi, co zejdzie to wejdzie, także mhm. Naprawdę fajnie, że wpadł, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Dużo lepiej zagraliśmy niż w Poznaniu? Myślę, że konsekwentnie, chociaż w Poznaniu też staraliśmy się grać gdzieś tą piłką i myślę, że w tym meczu też to było widać, ta powtarzalność była, także myślę, że po prostu dzisiaj mieliśmy szczęście też, że te bramki wpadały i zwycięstwo cieszy. No pokazaliście, że z rozwojem trzeba będzie się w długiej lidze liczyć. Myślę, że na takie deklaracje tutaj jest troszeczkę za wcześnie, bo to jest dopiero druga kolejka, ale na pewno będziemy szli tą drogą, którą sobie obraliśmy i na pewno będzie widać w naszej grze powtarzalność. Także mam nadzieję, że to będzie przynosiło efekty. Jaki był najtrudniejszy moment tego dzisiejszego meczu? Myślę, że były takie dwa momenty. Pierwszy po strzelonej bramce na 1-0, żeby to utrzymać i drugi moment po strzelonej bramce na 2-0, żeby to utrzymać. Troszeczkę zabrakło takiego spokoju, utrzymania piłki, gdzieś tam takiego cwaniactwa, żeby tej Wiśle Puławy troszeczkę odechciało się grać w piłkę, bo oni cały czas wierzyli, że tą bramkę kontaktową strzelą, mieli gdzieś tam, rzucali jakieś te piłki, jakieś tam zagrożenie było. Także, no mówię, mieli jakieś tam swoje sytuacje, ale na szczęście nie wpadło i wygraliśmy. Na Radomiak pojedziemy pełni optymizmu. To na pewno tak, bo po każdym zwycięstwie gdzieś drużyna jest pewniejsza siebie, także na pewno tak.